cerkwi w Szybce przejechaliśmy do trackiego grobowca Kosmatka w Dolinie Królów Trackich. Głowa z wykonanego z brązu posągu króla Sefta III, który został tu pochowany w III wieku przed naszą erą. Do komory grobowca prowadzi wąski korytarz. Dalej są marmurowe drzwi zamykające wejście do okrągłej sali o sklepionej kopule. Za tą salą znajduje się wykuty w monolicie sarkofag. W grobowcu znaleziono złote i srebrne przedmioty oraz widzianą wcześniej głowę. Jedziemy teraz do Kazanłyku. Kazanłyk leży w Dolinie Róż i jest znany z produkcji olejku różanego. Od 1903 roku w pierwszym tygodniu czerwca odbywa się tu Festiwal Róż. Odwiedzamy Muzeum Róż. Urządzenia do destylacji olejku różanego z płatków róż. Do uzyskania 1 kg olejku potrzebne są ponad 3 tony płatków róż. W muzeum zgromadzono ponad 15 tysięcy eksponatów związanych z uprawą róż i produkcją olejku. Bułgaria jest światowym liderem w produkcji olejku różanego. Z Muzeum Róż przechodzimy do Muzeum Historycznego. Muzeum powstało w 1901 roku. Zebrano tu ponad 50 tysięcy eksponatów ukazujących historię regionu od czasów starożytnych do współczesności. Jest tu wiele złotych przedmiotów pochodzących głównie z grobowców królów trackich. Na zboczu zalesionego wzgórza na wschodzie miasta znajduje się tracki grobowiec. Pochodzi z przełomu IV i III wieku przed naszą erą i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyróżnia się tym, że wewnątrz został ozdobiony freskami. Ze względu na ochronę malowideł, turyści mogą je obejrzeć w makiecie będącej wierną kopią grobowca.